Zakończył się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Raciborska księżnica włączyła się w obchody, przygotowując szereg atrakcji dla użytkowników oraz zapraszając nietuzinkowych gości. Wystawa pod intrygującym tytułem Gęby i Gębory, spotkanie z Krzysztofem Storym, dni otwarte, konkurs kaligrafii, a na finał w piątek uroczystości związane z Dniem Bibliotekarza. Po raz kolejny podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Także biblioteka w Raciborzu ukazała bardzo szeroki wachlarz możliwości i propozycji. W czwartek odwiedził ją Jan Mela. Można było na żywo zapytać o to, jak to się stało, że zdobył dwa bieguny północne i nie tylko, bo dowiedzieliśmy się, że brał udział w maratonie nowojorskim, zdobył Kilimandżaro, jest ojcem dwójki dzieci. Piątkowe spotkanie w czasie Dnia Bibliotekarza służyło zaprezentowaniu wydarzeń z całego tygodnia oraz przypomnieniu, że współcześnie biblioteki to multidyscyplinarne instytucje. Każde docenienie bibliotekarzy w jakiś inny sposób, czy to listem gratulacyjnym, czy kwiatkiem, czy dobrym słowem, jest bardzo dobrze widziane przez bibliotekarzy. A ja, organizując ten dzień, też chciałam zawsze, chcę co roku, co prawda w zeszłym roku i dwa lata temu nam się nie udało z powodu pandemii, chcę też podziękować moim pracownikom za to, co robią codziennie dla biblioteki i dla naszych czytelników. Podczas Dnia Bibliotekarza pracownicy pożegnali dwie swoje koleżanki, które przeszły na emeryturę. Wisienką na torcie był sobotni rajd rowerowy odjazdowy bibliotekarz. To jest coroczna inicjatywa, która rok w rok kończy nasz Tydzień Bibliotek, który w tym roku był wyjątkowo intensywny. Dlatego teraz się cieszymy, że będziemy mogli trochę na świeżym powietrzu przejechać i pokazać, że bibliotekarze to też sportowcy, też jadą na rowerach, nasi czytelnicy. No i w tym roku odwiedzimy dwie filie dla odmiany. W tamtym roku pojechaliśmy w kierunku Płoni i Markowic, a w tym roku pojedziemy na ulicę Żorską do filii numer 8 i do filii numer 3 na Ocicach. A potem wrócimy na Kasprowicza, gdzie zjemy sobie kiełbaskę z grilla. Do uczestników rajdu, którzy wystartowali spod Kasprowicza, na trasie dołączały kolejne osoby. Dzisiaj będę jechała na rowerze z mamą i babcią, a mam 7 lat. Skąd wyjeżdżacie i dokąd wyjedziecie na tym rowerze? Wyjeżdżamy z babci domu. Często przychodzisz do biblioteki? Tak. A co robisz w bibliotece zazwyczaj? Wybieram książki mamie i czasem gry. Oferta dla moli książkowych, miłośników sztuk wizualnych, melomanów, amatorów sportu, fanów podróżowania jest aktualna dla odwiedzających Raciborską Bibliotekę nie tylko od święta, ale przez cały rok. Dlatego warto odwiedzać placówkę przy Kasprowicza 12, ponieważ nawet ci najbardziej wybredni znajdą tu dla siebie propozycje, które pomogą nam nie marnować cennego czasu.